Szóste. Dany jest wielomian w od x, tak jak tutaj widzimy, gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiadomo, że liczba minus 3 jest pierwiastkiem tego wielomianu. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Skoro wiemy, że minus 3 jest pierwiastkiem wielomianu, to znaczy, że w od minus 3 jest równe 0. Oznacza to również, że jeżeli pod x podstawimy 0, no to uzyskamy tutaj minus 3 do potęgi trzeciej, odjąć, tylko że ja tego minusa tutaj zapiszę poniżej, odjąć minus 3 do potęgi drugiej, dodać k razy minus 3 plus k odjąć 2 i to wyrażenie musi być równe 0. Chciałabym tutaj przez chwilkę zatrzymać się przy tym wyrażeniu. Minus, no właśnie, nie minus, tylko x jest równy minus 3. Dlatego ja za każdym razem, podstawiając pod x minus 3, wzięłam to wyrażenie w nawias. Dodatkowo jeszcze przed tym x stoi minus, dlatego tutaj musi być minus i przed tym x stoi minus, dlatego tutaj dodatkowo też ten minus musi być. Musisz pamiętać o tym, że minus minus 3 to nie jest dokładnie to samo, co to minus 3. Stąd tutaj uczulam na znaki, dlatego że w tych miejscach, w tych momentach najłatwiej jest popełnić błąd. W kolejnym kroku musimy wyznaczyć wartości tych potęg, no i wartości tego iloczynu. Tutaj popatrzmy, minus 3 do potęgi trzeciej. Zapiszemy to sobie z boku. Minus 3 do potęgi trzeciej to jest to dokładnie to samo, co minus 27. W związku z powyższym ja tutaj zapisuję minus 27, ale to minus 27 jest wartością tego wyrażenia. Tu jeszcze stoi ten minus, który też musi być przepisany. W kolejnym kroku przepisuję tego minusa, czyli go tutaj sobie zapiszmy. No i minus 3 do potęgi drugiej jest równe liczbie 9. W związku z powyższym tutaj zapisujemy 9. Następnie w tym miejscu mamy wartość dodatnią. Tutaj popatrz, że przed k stoi plus. I tę wartość dodatnią mnożymy przez wartość ujemną. Dlatego w rezultacie uzyskujemy tutaj minus 3k. No i resztę musimy przepisać bez zmian. W kolejnym kroku tutaj ściągamy nawias. Minus minus 27 jest równe 27 plus 27. Resztę na razie przepiszę bez zmian. W kolejnym kroku możemy dokonać, czy wręcz musimy, redukcji wyrazów podobnych. Minus 3k minus k. A, no właśnie, tutaj pytanie, dlaczego minus k? Tutaj oczywiście powinno być plus k. Trzeba pilnować znaków, tak? Tutaj nie mamy podstaw ku temu, aby w tym miejscu zmieniać znak na minusowy. W związku z powyższym tu dalej powinno być plus k. No i popatrzmy, minus 3k plus k jest równe liczbie minus 2k. No i w kolejnym kroku dokonujemy w redukcji wyrazów podobnych, jeżeli chodzi o wyrazy wolne. 27 minus 9 to jest 18. No i 18 minus 2 to jest 16, plus 16 oczywiście. Stąd tutaj zapisują plus 16. No i uzyskaliśmy takie dosyć proste równanie, które musimy rozwiązać. Czyli 16 musimy przenieść na prawą stronę równania, pamiętając oczywiście o zmianie znaku. Oznacza to, że uzyskujemy tutaj minus 2k, które jest równe minus 16. No i obustronnie oczywiście musimy podzielić nie przez 2, tylko przez minus 2, przez co uzyskujemy k, która jest równa liczbie minus 8. No właśnie, nie minus 8, tylko plus 8. Dlaczego? Dlatego, że jak dzielimy parzystą liczbą liczb mniejszych od zera, to wynik będzie dodatni. Czyli widzimy, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A.